Baczność do hymnu państwowego. Proszę panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym, Krystynę Warczyk, o zabranie głosu. Witam bardzo serdecznie wszystkich tu obecnych oraz osoby uczestniczące w transmisji online w imieniu organizatorów dzisiejszego wydarzenia. Pana Waldemara Hałata, burmistrza Koluszek, pana doktora Dariusza Roguta, dyrektora oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej, fundatora tablicy pamiątkowej oraz całej społeczności Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że pomimo sytuacji, jaka obecnie panuje w kraju, spotykamy się, aby uczcić pamięć ucznia naszej szkoły nieprzewidywalne losy historii sprawiły, że to właśnie on dramatycznych wydarzeń grudniowych na wybrzeżu zwanych grudniem 70. Zbigniew Godlewski przez dziesięciolecia znany literaturze Wyszniewski, a pierwsze klasy szkoły podstawowej w naszej szkole. W latach 1959-1964. Jego ojciec, Eugeniusz Godlewski, był oficerem Ludowego Wojska Polskiego pracującym w miejscowej jednostce w Gałkowie Małej. Wkrótce los rzucił rodzinę Godlewski do Elbląga, gdzie ojciec chłopca otrzymał przydział służby. W kolejnych latach Zbyszek kontynuował naukę w szkole w Elblągu, i również w zakresie szkoły zawodowej. Zaprosił na kolejny dowodzi, rozpoczął pracę w miejscowej stoczni. Pamiętnego 17 grudnia
1970 roku zginął o poranku, idąc do pracy, ugodzony wojskowym pociskiem. To dziś dla mnie wielki zaszczyt, że mogę rozpocząć tę uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej Zbigniewa Godlewskiego 50. rocznicę tych wydarzeń. Drodzy Państwo, na dzisiejszej uroczystości witam bardzo serdecznie pana Zbigniewa Ziębę, wicemarszałka województwa łódzkiego, który łączy się z nami online, pana Piotra Ciepluchę, doradcę wojewody łódzkiego, pana Tobiasza Bocheńskiego, pana Waldemara Fleischera, łódzkiego kuratora oświaty, księdza Michała Pietrasika, proboszcza parafii w Gałkowie Dużym. Bardzo gorąco pragnę powitać pana Wiesława Godlewskiego, brata Zbigniewa, który także był uczniem naszej szkoły, oraz gości z Elbląga, panią Annę Szawara, autorkę opowiadania Jestem Janek, i ojca Artura Radackiego, proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Elblągu. Witam także pana doktora habilitowanego Zbigniewa Romka, historyka, wykładowca akademickiego z Warszawy, który również łączy się z nami online. Żołnierze 9 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, oddział w Zgierzu. Witam bardzo serdecznie pana Zbigniewa Komorowskiego, redaktora Gazety Lokalnej, Tydzień w Koluszkach, inicjatora Szlaku Historii Zbyszka Godlewskiego. Dziękuję Gazecie Lokalnej oraz innym mediom, Radio Łódź, za objęcie patronatem naszej uroczystości. Szanowni Państwo, jako lokalni strażnicy pamięci w tej społeczności zrobimy wszystko, aby ta historia pozostała w pamięci i sercach kolejnych pokoleń. W myśl przesłania świętego Jana Pawła II, że pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. Proszę o zabranie głosu pana Waldemara Pałata, burmistrza Kaluszy. Drodzy księża, szanowny panie doradco, panie dyrektorze, panie kuratorze, pani dyrektor, drodzy przyjaciele z Elbląga, szanowni państwo, stajemy dzisiaj przed gmachem Szkoły Podstawowej imienia Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym na uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci Zbyszka Godlewskiego. 60 lat temu był mieszkańcem Gałkowa i uczniem szkoły, przed którą stoimy. Był jednym z nas. W grudniu 1970 roku stał się jedną z ofiar masakry na Wybrzeże. Niech pamięć o ofierze jego życia pozostanie w naszych sercach na zawsze. Dziękuję wszystkim za inicjatywę uczczenia Zbigniewa Godlewskiego tu w Gałkowie Dużym. W szczególny sposób dziękuję panu Zbigniewowi Komorowskiemu, redaktorowi Gazety Tydzień w Koluszkach, pani dyrektor Krystynie Warczyk i całej społeczności szkoły za determinację w realizacji tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Instytutu Pamięci Narodowej za ufundowanie tablicy pamiątkowej. Żyjemy, podobnie jak Zbigniew Godlewski, w trudnych czasach. Niech każdy, kto będzie przechodził obok jego tablicy, pamięta, jak wielką wartością jest ludzkie życie. Dziękuję bardzo. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni. Thank you.
proszę Państwa, chciałabym również przeczytać list, który do nas wpłynął. Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, profesor dr habilitowany Piotr Gliński. Uczestnicy i organizatorzy uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci Zbigniewa Godlewskiego. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Zbigniewowi Godlewskiemu, zamordowanemu przez funkcjonariuszy komunistycznego reżimu, jest namacalnym dowodem tego, że Polacy nie zapominają o kultywowaniu swojej historii. To niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o tym, co na przestrzeni lat budowało naszą tożsamość narodową. Nie jest to łatwym zadaniem, tym bardziej, że często wiąże się z koniecznością powrotu do wydarzeń tragicznych, takich jak te z grudnia 1970 roku. Protesty robotników walczących o godne życie dla siebie i swoich rodzin zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję, czego pokłosiem była śmierć między innymi uhonorowanego dziś Zbigniewa Godlewskiego. Wydarzenia te stały się ważnym symbolem walki Polaków o wolność i niezależność ojczyzny. Naszym wspólnym narodowym obowiązkiem jest dbanie o to, by pamięć o nich nigdy nie przeminęła. Wszystkim organizatorom składam serdeczne podziękowania za tę niezwykle wartościową inicjatywę. Obecnie możemy obserwować niepokojącą tendencję do umniejszania znaczenia ważnych faktów z historii naszego kraju, a nawet ich przeinaczania. Tym ważniejsze stają się uroczystości takie, jak dzisiejsze odsłonięcie tablicy. Przez długie lata będzie ona przypominać o tragicznych wydarzeniach sprzed pół wieku. Szczególnie cieszy mnie jej umiejscowienie na budynku szkoły podstawowej imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym, gdzie towarzyszyć będzie najmłodszym obywatelom, stając się przy tym ważną lekcją historii oraz miejscem pamięci dla całej lokalnej społeczności. Z wyrazami szacunku, Piotr Gliński. Witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam w imieniu całego Zarządu Województwa Łódzkiego, jak i własnym. Z konieczności spotykamy się w trybie online, ale to nie zmienia faktu, że wyrażając wdzięczność za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej postaci Zbigniewa Godlewskiego, ucznia szkoły podstawowej w Gałkowie Dużym, który zginął w Gdyni 17 grudnia 1970 roku. Zginął na stacji kolejowej w drodze do pracy. Od kul wystrzelonych z karabinów żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego jego młode 18-letnie życie zostało brutalnie przerwane. Brutalnie przerwane, ale również pamięć o postaci Zbigniewa Godlewskiego pozostała na trwałe wpisana w tożsamość naszego narodu, bo fakt, że wydarzenia z grudnia 1970 roku z Gdyni, śmierć Zbigniewa Godlewskiego, okoliczności tej śmierci i to, co zanotowały kroniki filmowe, to, co zanotowała również ludzka pamięć, czyli fakt niesienia ciała Zbigniewa Godlewskiego na drzwiach ulicami miasta, jest jedną z tradycji, jest to kod kulturowy, na którym budujemy tożsamość. Postać, która znalazła swoje odzwierciedlenie w balladzie o Janku Wiśniewskim, napisanej przez barda Solidarności Krzysztofa Dowgiłę, na trwałe wpisuje się w ludzką pamięć i tożsamość naszego narodu. Zbigniew Godlewski był zwykłym człowiekiem. Miał swoje marzenia, pragnienia, chciał uczciwie żyć i pracować, dbać o najbliższych. Oczekiwał spokojnego życia w ojczyźnie,
którą wierzył i dla której pracował. Dziś trudno sobie wyobrazić te wydarzenia naocznie, ale wiemy, że zdarzyły się naprawdę. Wspomnienie tych dni, tych wydarzeń mrożą krew w żyłach i możemy sobie przypominając, powiedzieć, że oby nigdy więcej takie wydarzenia nie powtórzyły się. Dlatego winniśmy nieustannie, zachowując pamięć, oddawać hołd tym, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny, również w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu. Ale pamiętamy również o fakcie, że Zbigniew Godlewski był uczniem jednej ze szkół podstawowych naszego regionu. Syn województwa łódzkiego, tak możemy powiedzieć, wpisuje się w kod kulturowy tożsamości naszego regionu. Zbrodnia, która dokonała się wówczas, dziś pozostając w pamięci, jest jednocześnie przestrogą. Przestrogą, która pozwala nam wierzyć w to, że nadzieja, która jest na końcu każdej drogi, pozostanie. Cześć pamięci Zbigniewa Godlewskiego. Szanowni Państwo, to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę w imieniu wojewody łódzkiego, pana doktora Tobiasza Bocheńskiego, uczestniczyć w tych dzisiejszych podniosłych uroczystościach. Zbigniew Godlewski zmarł w roku 1970. Został postrzelony przez milicjantów. Był ofiarą reżimu komunistycznego. Jutro obchodzimy 50. rocznicę jego śmierci. To jest też bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli o tym, że również synowie tej ziemi także zapisali się w historii Polski. On urodził się na początku lat 50. To było w zasadzie pierwsze pokolenie, które nie zaznało jeszcze wolnej Polski, ale zdało ten egzamin, było kontynuatorem w tej sztafecie pokoleń Polaków, którzy walczyli o naszą ojczyznę, którzy w tym wypadku walczyli z reżimem komunistycznym. Ale Zbyszek Godlewski był w ogóle bohaterem wielowymiarowym. Kolejny wymiar to, że symbolizował w ogóle całe wydarzenia grudnia 70 roku, które miały miejsce na Wybrzeżu, a także symbolizuje generalnie opór Polaków w ciągu całego 45-lecia reżimu komunistycznego, który panował w naszym państwie. Myślę, że miejsce, w którym jesteśmy, jest nie tylko istotne z tego względu, że Zbyszek Godlewski był uczniem szkoły podstawowej w Gałkowie, ale także dlatego, że dla chociażby mojego pokolenia, ja się urodziłem w 1990 roku i nie pamiętam już PRL-u, to jest niesamowita nauka, tak by uczniowie, kolejne pokolenia miały świadomość tego, co działo się w Polsce w czasach PRL-u, jaką wartością jest ta Polska, którą mamy dziś obecnie. Na koniec bardzo chcę podziękować serdecznie dyrektorowi łódzkiego oddziału IPN-u, panu Dariuszowi Rogutowi za to, że podjął tę inicjatywę, a także panu burmistrzowi Waldemarowi Hałatowi, pani dyrektor w imieniu pana wojewody bardzo serdecznie dziękuję, a także państwu lokalnej społeczności. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, panie Wisławie, 50 lat temu zbrodniarze komunistyczni wydali rozkaz strzelania do polskich robotników. W wyniku tej zbrodniczej decyzji ponad 40 z nich zginęło. Prawie 1000 ludzi zostało rannych, ponad 3000 było aresztowanych. Jak doskonale wiemy dziś, nawet z pochówkiem były problemy, ponieważ rodziną nie zezwała na to, aby ich godnie pochować. I to była, moi drodzy, tak zwana władza ludowa. Ja przede wszystkim w tym miejscu chciałem serdecznie podziękować pani dyrektor, panu burmistrzowi, wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że jesteśmy tutaj dzisiaj wspólnie w tym miejscu,
i możemy pod tą tablicę poświęconą pamięci Zbigniewa Godleckiego, który jest symbolem, proszę Państwa, masakry grudniowej, który jest symbolem ruchu robotników w Polsce przeciwko władzy komunistycznej, odsłonić. Ja również dziękuję wszystkim osobom, które związane są, pochodzą z Elbląga, ale również i z Pomorza, ponieważ tam mamy duże uroczystości przez te najbliższe kilka dni, którzy przez wiele lat tą pamięć czcili i oddawali honor tym wszystkim, którzy w czasie dyktatury komunistycznej niestety tej pamięci mieć nie mogli. Jak ktoś kiedyś powiedział, naród, który traci pamięć, traci sumienie. My będąc tutaj dziś, proszę Państwa, w tym miejscu, uważam, że tego sumienia nie straciliśmy, ponieważ pamiętamy. Pamiętamy o 18-letnim Zbigniewie Godlewskim, który został zastrzelony w wyniku zbrodniczej decyzji władz komunistycznych. Dziękując jeszcze raz Państwu za tą inicjatywę, chciałem tylko podkreślić, że Instytut Pamięci Narodowej i Oddział w Łodzi, ale również wszystkie inne oddziały w Polsce zawsze są do dyspozycji w takich inicjatywach, które oddają cześć, oddają honor tym wszystkim, którzy walczyli i zginęli za wolną i demokratyczną Polskę. Dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję jeszcze raz Pani Burmistrzu i dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu. Wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 70 roku były jednymi z najtragiczniejszych w polskiej historii. Władza komunistycznego państwa, choć nie pierwszy raz, to jednak z niespotykaną dotychczas brutalnością krwawo tłumiła protesty robotników z Gdańska, Gdyni, Szczecina, Elbląga, Słupska. Jedną z ofiar grudnia był Zbigniew Godlewski, młody robotnik gdyńskiej stoczni, który wcześniej uczył się w szkole podstawowej w Gałkowie Dużym. Od dawna przypominana o nim ballada o Janku Wiśniewskim i słynne zdjęcie martwego mężczyzny niesionego ulicami na drzwiach przez demonstrantów. Od dziś o Zbyszku, o jego dziecięcych latach w podłódzkim Gałkowie i tragicznej śmierci w Gdyni przypominać będzie również tablica odsłonięta w miejscu, w którym przygotowywał się do dorosłego, niekiedy krótkiego życia. Tablica o jego, w jego dawnej szkole. Dziękuję Pani oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Odsłaniając tablicę, odsłaniamy bowiem przed kolejnymi pokoleniami uczniów ważny rozdział naszej narodowej historii. Upamiętniamy jednego z jej cichych, pozornie drugoplanowych bohaterów. Wspominamy ostry zakręt w drugiej i trudnej polskiej podróży do wolności. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Proszę Pana Wiesława Godlewskiego o uroczyste odsłonięcie tablicy oraz księdza Michała Piotrasisza proboszcza parafii w Gałkowie Dużym o poświęcenie tablicy. Modlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo tracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszego brata, który stał się ofiarą ucisku, przemocy i złości, oddał swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz go nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy jego imię i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Proszę delegację Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym imienia marszałka Józefa Piłsudskiego o symboliczne zapalenie znika pod tablicą upamiętniające linię Wagoderskiego. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze symbolicznie utkwić naszą tablicę i prosimy o zapalenie znicza lub włożenie wiązanki. Rodzony brat Zbyszka Godrowskiego, znanego też pod imieniem Janek Wiśniewski. Być w Gałkówku, gdzie spędziłem z bratem dzieciństwo, to bardzo wzruszająca chwila. Mogłem zobaczyć, jak zmieniła się nasza szkoła. Lata spędzone w Gałkówku na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Dziś staję przed szkołą, by uczcić pamięć mojego brata. Z całego serca dziękuję pani dyrektor za zaproszenie mnie tutaj. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby tablica pamiątkowa znalazła się na budynku. Mam nadzieję, że dzięki temu kolejne pokolenia uczniów będą pamiętały o Zbyszku, również uczniów szkoły. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Gałkowa Dużego i Gałkówka Małego oraz gości dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za pamięć o Zbyszku. Dziękuję. Będzie nam można wysłuchać niestety te problemy techniczne, również wykonania przez naszych uczniów ballady o Janku Wiśniewskim, ponieważ oni dzisiaj, gdzie serdecznie też ich pozdrawiam, bo dzisiaj również oglądają tą transmisję, mają tylko taką możliwość wziąć udział. Nauczyciele, nasi uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i inni państwo, którzy wyrazili taką chęć. Takiej możemy tylko w formie dzisiaj się spotkać, aby uczcić pamięć naszego ucznia Zbigniewa Godlewskiego i wszystkim, którzy w to zaangażowali się, każdy w różny sposób. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie, za tą transmisję, za to, że choć w takim ograniczonym wymiarze mogliśmy uczcić 50. rocznicę wydarzeń grudnia 70 w Centrum Polski. Nie na wybrzeżu, ale tu, bo tego naszego bohatera właśnie, tak jak powiedział pan Wiesław, to życie tutaj się zaczynało, kształtowało. A ciąg dalszy myślę, że będą mieli jeszcze do powiedzenia nasi też wspaniali goście z Elbląga i inni, którzy są zaproszeni jeszcze do tej transmisji. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na ciąg dalszy.
Państwu. Nazywam się Zbigniew Romek, jestem profesorem Akademii imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku i poproszono mnie, abym podzielił się z Państwem refleksją o grudniu 70 roku i okolicznościach śmierci Zbigniewa Godlewskiego. Proszę Państwa, swój mini wykład, kilka refleksji chciałbym przede wszystkim dedykować panu Wiesławowi Godlewskiemu, bratu Zbyszka Godlewskiego. Wszystkim, którzy pamiętają tamten czas, zły czas, ale także młodzieży szkoły, po to, żeby nie tylko pamiętali, ale lepiej zrozumieli, dlaczego tak się stało i oby do takich czasów, do takiej rzeczywistości nigdy Polska nie wróciła. Dlaczego doszło do tragedii?
Dlaczego strzelano do robotników? Dlaczego to zrobiła polska władza? Przecież to nie była władza niemiecka, radziecka. To nie był czas zaborów. To jakoby była wolna Polska. Polska, która mieniła się Polską Ludową. Polską, która miała działać dla ludzi pracy. Czy mnie słychać? Słychać, mam nadzieję. Co się stało, że ta władza strzelała do ludzi? Jaka to była władza? A no właśnie, warto pamiętać, że to była władza narzucona, niewybrana. PRL, Polska Rzeczypospolita Ludowa, to czas władzy autorytarnej, narzuconej po II wojnie światowej przez Związek Radziecki. I ci ludzie, którzy rządzili wtedy Polską, z Władysławem Gomułką na czele w latach 60., reprezentowali interesy radzieckie. A jakie to były interesy? Wprowadzano wówczas na siłę ustrój tak zwany socjalistyczny, który nie był przyjazny ludziom. Zlikwidowano własność prywatną, walczono z Kościołem, z wiarą katolicką. Większości społeczeństwa absolutnie się to nie podobało. A władza? Władza była odseparowana od społeczeństwa, a wręcz uważała się, że jest jakby bardziej dojrzałą, że to społeczeństwo jest niedojrzałe i że trzeba je wychować dla tegoż socjalizmu. I teraz te strajki, ten bunt, to wyjście na ulicy było protestem przeciwko arogancji władzy, przeciwko stosunkowi do robotników, do zwykłych pracowników, traktowania ich w sposób lekceważący. To był protest w imię godności człowieka, który nie chce się godzić z tym systemem. A system nie był pomyślany o ludziach, chociaż władza mieniła się ludową i twierdziła, że działa w imię ludu, w imię jego interesów. Faktycznie go lekceważyła. Żyło się trudno. 50%, proszę Państwa, ówczesnych zarobków wydawane było na żywność, na jedzenie. Tak zwana mała stabilizacja okresu Gomułki lat 60. to marzenia o podstawowych produktach, tak żywnościowych, które ciągle drożały przez całe lata 60., jak i o takich dobrach jak telewizor, jak pralka frania, jak rower, czy inne luksusy, które dzisiaj są bardzo powszednie, a wówczas stano po nie w kolejkach, upokarzających kolejkach. I ludzie czuli, że odbiera się im godność. I teraz, proszę Państwa, przychodzi grudzień. Na 11 dni przed świętami zostaje ogłoszona podwyżka cen. Podwyżka o 30%. Tak jak powiedziałem, połowę zarobków wydawano wówczas na żywność. 30% przed samymi świętami. To był policzek dla społeczeństwa. A dodatkowo jeszcze 12 grudnia, tuż przed wprowadzeniem w niedzielę handlową, 13 grudnia tych podwyżek, odbyto spotkania w zakładach pracy z robotnikami. Mówiono, że to tak zwane konsultacje. To była kpina z robotnika, ponieważ decyzje już zapadły. Chodziło bardziej o to, żeby przekonać i uspokoić ludzi, żeby nie protestowali. I gdy ci zgromadzeni robotnicy w Stoczni Gdyńskiej, Gdańskiej, w innych zakładach pracy Elbląga, na Wybrzeżu, mówili, że są to nieludzkie podwyżki, że mówili o swoich kłopotach życia codziennego, partyjni kierownicy ich zlekceważyli. Jeden z nich w Stoczni Gdańskiej
Gdyńskiej, przepraszam, powiedział: a mówcie sobie, co chcecie, my i tak zrobimy swoje. Proszę Państwa, arogancja władzy miała także miejsce w bezpośrednich spotkaniach z robotnikami i bezpośrednio przed wydarzeniami grudnia, bo ludzie się wściekli, zagotowali, poczuli się obrażeni, że nikt nie chce ich słuchać, że władza nie jest ich władzą. I proszę Państwa, kiedy 13 grudnia w niedzielę handlową, przedświąteczną, pierwszą, na tydzień przed świętami, no troszkę więcej niż na tydzień, ale w zasadzie na tydzień przed świętami, poszli do sklepów i zobaczyli, jakie faktycznie te podwyżki są, 14 w poniedziałek wyszli na ulicę. I proszę Państwa, w tych dniach do Gdańska jedzie przedstawiciel władzy, pierwszego sekretarza Zenon Kliszko. I jakie daje instrukcje kierownictwu lokalnemu, partyjnemu, milicji? Mówi: to jest kontrrewolucja, to nie są protesty, to są rzeczy zainspirowane przez Zachód. A z kontrrewolucją się nie rozmawia. Dosłownie padają takie słowa: do kontrrewolucji się strzela. Nawet gdy zginie 300 ludzi, cytuję tutaj dokładnie słowa tego wysokiego urzędnika partyjnego, no i państwowego, bo partia wtedy rządziła krajem. Nawet jeśli zginie 300 ludzi, bunt zostanie zażegnany, stocznie można zbombardować, zaorać, zbudować nową. Proszę Państwa, dlaczego doszło do strzelaniny? Bo ta władza nie była władzą polską, nie była władzą robotniczą, nie była wybraną przez obywateli. Była, składała się z ludzi, którzy arogancko się do swoich obywateli odnosili i którzy nie brali pod uwagę, że podwyżki spowodują znaczne zubożenie ludzi i że oni nie chcą takiej władzy i nie chcą tych podwyżek. Co się potem działo? A no właśnie, zajścia na ulicach Gdańska, podpalenie komitetu wojewódzkiego, przepychanki z władzą i decyzja Władysława Gomułki podjęta 15 grudnia o strzelaniu do robotników. O strzelaniu, gdyż dowiedział się, jakoby i rzeczywiście zginął jeden z milicjantów. Jak on zginął? Ano zaczął bić bezbronnego chłopca w Gdańsku, jeszcze zanim zginął Zbyszek Godlewski, który szedł do pracy. I ludzie, którzy to widzieli, się rozwścieczyli. Broniąc tego chłopca, zakatowali go na śmierć. Ten chłopiec niestety też zginął. Proszę Państwa, władza z robotnikami nie chciała rozmawiać. Ścieżki zdrowia i strzelanie do robotników świadczy o tym. To tragiczne czasy i oby nigdy więcej nie wróciły. Patrzysz na mnie okiem księżyca, Panie, który na mnie patrzysz przez słońce, Panie, który jesteś i śmiercią, i życiem, gwiazdy to Twe łzy błyszczące, Panie, który wiatrem dachy zdzierasz nam z głowy, który masz we władzy morskich fal siłę, Panie, który w rękach masz ogień pożogi, tyle razy
tyle razy cię prosiłem. Daj mi jeszcze odpocząć na ziemi, nim zobaczę światełko jasne, nim przed tobą znajdę się niemy, kładąc na wadze czyny własne. Daj mi tutaj raju spróbować, muszę wiedzieć, czym mi smakuje ten okruch szczęścia. Jakie słowa i jakie gesty cię przekonują. Panie, który wiedziesz życie drogą pokrętną. Panie, który... Przyjechałam tutaj z Elbląga. Mam przyjemność po raz drugi już być w Gałkówku w szkole. Zostałam tutaj zaproszona, ponieważ napisałam tę oto książeczkę, opowiadanie o Zbyszku Godlewskim pod tytułem Jestem Janek. Książeczka otrzymała stypendium prezydenta miasta Elbląga, dzięki panu prezydentowi została wydana. Miałam przyjemność brać udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Zbyszka Godlewskiego, który był uczniem szkoły w Gałkowie Dużym, a potem przeprowadził się do Elbląga. W książeczce mój bohater, mały Jaś, sześcioletni, poznaje historię Zbyszka Godlewskiego. Książeczka jest napisana językiem takim nieco infantylnym, ale przeznaczona jest dla młodego czytelnika. Opowiada, nie jest to jakiś taki rys historyczny, tylko no, przedstawienie, przybliżenie tej postaci. Prowadzę również zajęcia w tej chwili online z różnymi grupami młodzieży, z dziećmi ze szkół i chciałabym, żeby to opowiadanie stało się przyczynkiem do tego, żeby ten symbol zdjąć z tych drzwi w Gdyni, posadzić obok tego młodego człowieka, obok mojego ucznia, obok syna, koleżanki, znajomych mojej córki i powiedzieć im, to był taki sam chłopak jak wy, tak samo miał marzenia, pragnienia. Pojechał do Gdyni, bo tam chciał sobie zapewnić przyszłość, chciał skończyć szkołę przy stoczni, ułożyć sobie życie. 17 grudnia ktoś brutalnie te jego plany przerwał. Chciałabym też młodym ludziom powiedzieć, że naprawdę warto zdobywać wiedzę, warto pamiętać, nie dlatego, żeby czcić wieczną martyrologię i płakać nad tym, co w naszej historii złego się wydarzyło, ale żeby mieć świadomość, że tylko człowiek mądry w różnych sytuacjach, w różnych czasach jest w stanie sobie poradzić. Tak, nazywam się ksiądz Artur Radacki, jestem elblążaninem z urodzenia i jednocześnie proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Elblągu, którą prowadzą księża Marianie, czyli właściwie opiekujemy się na terenie naszej parafii grobem Zbyszka Godlewskiego, chciałem powiedzieć Janka Wiśniewskiego, bo bardzo często zamiennie stosujemy te imiona i nazwiska. No, ta opieka nad doczesnymi szczątkami to nie jest jedyna jakby forma naszej pamięci o tym bohaterze, tak trzeba po prostu powiedzieć, tylko próba odczytania jego życia, tego wydarzenia, w którym uczestniczył, mam na myśli całych wydarzeń na Wybrzeżu 70 roku i jakiejś kontynuacji we współczesności z przekazem szczególnie do młodszego pokolenia. A tutaj zaszczyt i radość, że mogłem uczestniczyć w takiej ważnej uroczystości, szczególnej, która jakoś daje nam, elblążanom, jeszcze większe rozpoznanie osoby tak ważnej, też i dla elblążan. Tutaj właściwie
ta historia kontynuuje się dalej.